Prawo łaski w Polsce stanowi istotną formę ingerencji prezydenta w system sprawiedliwości, zarezerwowaną głównie dla sytuacji wyjątkowych. Historycznie sięgając czasów już I Rzeczypospolitej, władza królewska posiadała podobne prerogatywy, umożliwiając uchylenie lub podważenie wyroków. W kontekście współczesnym w Polsce prezydenckie prawo łaski nabrało szczególnego znaczenia za sprawą Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent ten w okresie swojej kadencji podejmował wiele decyzji o użyciu prawa łaski, co uczyniło go jednym z najbardziej aktywnych użytkowników tego uprawnienia w historii naszego kraju. Prawo to, choć istniejące od dawna, wciąż budzi dyskusje dotyczące granic władzy, a sprawiedliwości w systemie prawnym. Zdaję sobie sprawę, że temat ułaskawień ostatnimi czasy rozgrzewa dyskusje wśród Polaków, więc pomyślałem, że przybliżę Wam te najciekawsze w jeden odcinek. Sprawa ułaskawienia Andrzeja Z., znanego jako Słowik, stała się jednym z powszechnie znanych przypadków stosowania prezydenckiego prawa łaski w Polsce. Całe wydarzenie, a zarazem skandal, miało miejsce w 1993 roku, kiedy to prezydent Lech Wałęsa podjął decyzję o ułaskawieniu jedynego z głównych liderów mafii pruszkowskiej. Andrzej Z. wtedy był skazany w 1987 roku za udział w rozbojach oraz kradzieżach, co było głównym zarzutem wobec tego człowieka. Prezydent, pytany po latach, argumentował, że czasy były bardzo trudne, a wielu ludzi było więzionych za sprawy polityczne. W jego przekonaniu Słowik wtedy jawił się jako niegroźny przestępca, a sam akt łaski został mu jakoby podsunięty. I faktycznie pojawiły się doniesienia o rzekomym wręczeniu łapówki w kancelarii prezydenta w wysokości 150 tysięcy dolarów dla osób, które ten akt miały podsunąć. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że akt łaski dotyczył także drugiej postaci ze świata mafii pruszkowskiej, czyli Zbigniewa K., znanego jako Ali, który prowadził znany sklep Mariot w Pruszkowie, gdzie zatrudniał wielu przyszłych gangsterów. Jednak skandal związany z udziałem Słowika był tak duży, że ta druga sprawa nie zdobyła takiej samej uwagi i stała się cieniem rzuconym na całe wydarzenie. Sprawa Zdzisława Najmrockiego, znanego jako Króla Złodziei i Mistrza Ucieczek, to kolejny rozdział w historii prezydenckiego prawa łaski w Polsce. Ten najbardziej znany przestępca okresu PRL stał się postacią legendarną, zyskując reputację nie tylko jako złodziej, ale także jako geniusz ucieczek. Po zmianie władzy w Polsce Najmrocki zadecydował się sięgnąć po prezydenckie prawo łaski. W więzieniu zaczął angażować się w pisanie licznych wniosków i próśb do prezydenta, starając przekonać go do ułaskawienia. Zdzisław był świadomy zmieniającego się politycznego kontekstu i pragnął skorzystać z nowej rzeczywistości. Jego pisanie i wysiłki w końcu przyniosły rezultat. 15 listopada 1994 roku prezydent Lech Wałęsa podjął decyzję o ułaskawieniu Zdzisława Najmrockiego, uznając go za osobę w pełni zresocjalizowaną. Najmrocki również publicznie zapewniał, że nie wkroczy już ponownie na ścieżkę przestępstwa i zajmie się swoimi sprawami. Niestety wolnością nie nacieszył się zbyt długo, ponieważ rok później tragicznie zginął w wypadku samochodowym. Opowieść o Sławomirze Sikorze i Arturze Brylińskim stała się jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w polskich mediach. Ułaskawienie obu mężczyzn było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w Polsce, a historię tych mężczyzn możecie pamiętać, ponieważ zostały zekranizowane w dwóch produkcjach pod tytułem Dług i Mój Dług. Sikora i Bryliński chcieli otworzyć biznes związany z tematem produktów kosmetycznych. Jednak napotkali problemy finansowe, ponieważ brakowało im środków umożliwiających realizację planu. W tej trudnej sytuacji zwrócili się o pomoc do Grzegorza G., który pierwotnie obiecał załatwienie kredytu, jednak nie dotrzymując słowa. Mężczyzna następnie zaproponował im udział w nielegalnych interesach, co Sikora i Bryliński zdecydowanie odrzucili. Po ich zdecydowanej odmowie Grzegorz G. zażądał zwrotu fikcyjnego długu. Odzyskanie tych pieniędzy przez Grzegorza G.
przybrało przerażające formy, typowe dla działań grup przestępczych. Metody te obejmowały groźby, akty przemocy fizycznej, a nawet grożenie bronią. Sytuacja osiągnęła apogeum, gdy Grzegorz G. posunął się do pokazywania Sikorze zdjęć jego narzeczonej, sugerując, że zrobi jej coś złego. Przypomnijmy, że wówczas policja, będąca w trudnej sytuacji, była totalnie bezradna wobec takiej formy przestępczości. Nie potrafiono zapewnić podstawowego bezpieczeństwa obywatelom, a mężczyźni czuli się bezsilni w obliczu gróźb i ataków. Sprawcy pozostawali bezkarni, co prowadziło do eskalacji sytuacji. W efekcie tego dramatu doszło do samosądu w 1994 roku. W lesie pod Maciejowicami Grzegorz G. i jego przyboczny zostali zabici. Sprawa stała się przedmiotem intensywnego zainteresowania mediów, a w 1997 roku sąd skazał Sikorę i Brylińskiego za dokonanie tego aktu na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Ten dramatyczny epizod rzucał światło na nieefektywność działań organów ścigania i bezradność w obliczu przestępczości gospodarczej oraz braku ochrony dla obywateli. Sytuacja Sikory i Brylińskiego stała się przedmiotem zainteresowania mediów, które podnosiły temat z uwagi na szeroko rozpowszechnioną działalność mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. W tamtych latach przestępcy nie tylko haraczowali, lecz także terroryzowali przedsiębiorców, a państwo miało trudność z ich skutecznym zwalczaniem, więc Sikora i Bryliński byli tak naprawdę bezradni. W 2002 i 2003 roku Sikora próbował uzyskać ułaskawienie, jednak bezskutecznie. Dopiero w 2005 roku prezydent Kwaśniewski podjął decyzję o ułaskawieniu Sikory, co umożliwiło mu wyjście na wolność. Natomiast sytuacja Artura Brylińskiego rozwijała się troszeczkę wolniej, gdyż jego ułaskawienie miało miejsce znacznie później, ponieważ w 2010 roku, czyli już za rządów Bronisława Komorowskiego. Opóźnienie w przypadku Brylińskiego wynikało z negatywnej opinii sądów, co miało wpływ na odrzucenie wcześniejszych próśb o ułaskawienie już podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Warto zaznaczyć, że przed katastrofą smoleńską już minister sprawiedliwości wyraził pozytywną opinię w sprawie zastosowania prawa łaski dla Artura Brylińskiego, jednak Kaczyński po prostu nie zdążył jej podpisać. Odzyskując wolność, Bryliński wyraził swoje zadowolenie w skromny sposób, mówiąc jedynie, że bardzo się cieszy i długo na to czekał. Natomiast Sławomir Sikora po wyjściu na wolność zaangażował się społecznie. Jego szczególne zainteresowanie skupiły ludzkie tragedie oraz sprawa linczu we Włodowie, której za chwilę poświęcę uwagę. Co prawda odcinek cały na ten temat znajduje się na kanale, ale pozwólcie, że przedstawię wam minimalnie tą historię u podstaw. Historia Józefa Ciechanowicza ukazywała trudność i braki w funkcjonowaniu organów ścigania oraz zjawisko samosądu w sytuacjach, gdzie obywatele czują się bezbronni wobec działań przestępczych. 1 lipca 2005 roku Ciechanek wtargnął na podwórko Tomasza i Marleny Winków, szukając dziewczyny, której matka była jego konkubiną. Sytuacja ta wynikała z wcześniejszych konfliktów, w tym fizycznego ataku Ciechanka na córkę matki dziewczyny. W odpowiedzi na to Tomasz Winek wraz z braćmi i ojcem Marleny dopadli Ciechanowicza pod lasem i dokonali linczu, który okazał się śmiertelny dla recydywisty. Warto zauważyć, że mieszkańcy wsi zgłaszali działania Ciechanowicza na policję, jednak organy ścigania wydawały się nie podejmować skutecznych działań w celu powstrzymania przestępcy. Kontrowersje wokół sprawy Ciechanka narastały, zwłaszcza w kontekście działania prokuratury. Zauważono, że organy ścigania były zdecydowanie bardziej aktywne po fakcie samosądu niż w okresie, gdy Ciechanowicz żył i terroryzował mieszkańców, co wywołało oburzenie, sugerując nierównomierne traktowanie sprawy przez organy ścigania. W wyniku kontrowersji wokół tej sprawy prezydent Lech Kaczyński podjął decyzję o ułaskawieniu mężczyzn w 2009 roku. Dodatkowo policjanci, którzy przez lata nie reagowali na zgłoszenia mieszkańców dotyczące działań Ciechanka, również zostali ukarani. Przypomnę, że historia ta znalazła swoje odzwierciedlenie na ekranie w serialu Pitbull i filmie Lynch, co dodatkowo wpłynęło na jej rozgłos i zainteresowanie społeczeństwa. Sprawa związana z Peterem Voglem, a właściwie Piotrem Filipczyńskim, rzeczywiście jest kontrowersyjnym przykładem użycia prawa łaski.
Vogel w wieku 17 lat dokonał zabójstwa kobiety podczas napadu i został ukarany 25 lat więzienia. Później złagodzono mu ten wyrok do 15, ale później odzyskał wolność. Niejasne są dokładne okoliczności, dlaczego mężczyzna szybciej wyszedł z zakładu penitencjarnego, jednak podmówi się, że miało mieć to związek z działalnością jego ojca, który był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. W 1983 roku, jeszcze w czasie trwania stanu wojennego, otrzymał paszport od władz PRL i swobodnie opuścił Polskę. Mimo wydanego listu gończego, Vogel przebywał w kraju w drugiej połowie lat 90. Aresztowano go dopiero w 1998 w Szwajcarii, a w lipcu 1999 roku minister sprawiedliwości Hanna Suchocka wszczęła kontrowersyjną procedurę ułaskawienia, co doprowadziło do ostatecznego ułaskawienia w trybie nadzwyczajnym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Kwaśniewski po latach przyznał się, że nie był świadomy występków Vogla, co wywołało dodatkowe kontrowersje. Mimo braku oporów ze strony urzędników z zarówno prawicowego rządu, jak i biura prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Peter Vogel uniknął przeszkód w procedurze ułaskawienia. Jednak w marcu 2008 roku i tak sytuacja uległa zmianie, ponieważ Vogel został zatrzymany przez CBŚ, bo podejrzewano go o wykorzystywanie kont bankowych do przeprowadzania transakcji związanych z łapówkami. Sprawa dotycząca wypożyczenia buławy Edwarda Rydza-Śmigłego i szabli Józefa Piłsudskiego przez Krystiana Waksmunckiego, komendanta Związku Legionistów Polskich, może wydawać się prozaiczna, ale jednocześnie nosi znamiona dość ciekawego i historycznego kontekstu. W 1994 roku Krystian Waksmuncki wypożyczył z klasztoru jasnogórskiego buławę marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i pamiątkową szablę marszałka Józefa Piłsudskiego, argumentując, że są mu potrzebne do uroczystości legionowych, a zobowiązał się je zwrócić po 2 tygodniach. Jednak w związku z niewywiązaniem się z umowy w uzgodnionym terminie sprawę postanowiono zgłosić. W 1999 roku Sąd Rejonowy w Krakowie po przesłuchaniu 39 świadków skazał Waksmunckiego na 2 lata więzienia. Po tym jak Krystian Waksmuncki odmówił zwrotu zagarniętych zabytków, sąd odwiesił wcześniejszy wyrok, a w 2001 roku miał już rozpocząć odbywanie kary, jednak ze względu na zły stan zdrowia osadzono go dopiero w listopadzie 2001 roku. Po odbyciu 1 roku kary, prezydent Aleksander Kwaśniewski postanowił Waksmunckiego ułaskawić. Niemniej jednak, mimo tego ułaskawienia, buława marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i Józefa Piłsudskiego nigdy się nie odnalazły, a miejsce ich przechowywania pozostaje niejasne. Kiedy robię ten materiał, to miejcie na uwadze, że sprawa toczy się. Sprawa oczywiście dotyczy słynnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Historia miała się tak, że prokuratura okręgowa w Rzeszowie w 2009 roku przedstawiła zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu, w tym przekroczenia uprawnień i popełniania przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tak zwaną aferą gruntową. Afera gruntowa była sprawą, którą ujawniono 9 lipca 2007 roku, kiedy premier Jarosław Kaczyński zdymisjonował Andrzeja Lepera. Ta decyzja spowodowała potężny rozpad rządu, co w konsekwencji doprowadziło do przedwczesnych wyborów parlamentarnych. Ujawniono, że Centralne Biuro Śledcze zatrzymało współpracownika Lepera, Piotra R. oraz prawnika Andrzeja K. Oboje mieli działać w imieniu Lepera i domagać się jakiejś łapówki za pomoc w odrolnieniu gruntu. Warto zaznaczyć, że Leper nie przyjął żadnej łapówki, jednak później spekulowało się, że cała afera gruntowa wpłynęła na jego decyzję o odebraniu sobie życia. Kamiński oczywiście nie przyznał się do popełniania zarzutów. Warto jednak wspomnieć, że w okresie trwania całej afery Kamiński pełnił funkcję szefa CBA, zaś Wąsik był zastępcą Kamińskiego. W wyniku tego zdarzenia obaj zostali po prostu postawieni przed sądem w 2009 roku. Zarzucono im przekroczenie uprawnień. W marcu 2015 sąd pierwszej instancji skazał ich na 3 lata pozbawienia wolności, jednak w tej historii warto podkreślić, że wyrok ten był nieprawomocny. W listopadzie tego samego roku, przed odwołaniem się do tego wyroku, świeżo wybrany prezydent Andrzej Duda zastosował akt łaski wobec obu mężczyzn.
Niemniej jednak w maju 2017 Sąd Najwyższy za sprawą uchwały uznał ten akt bezskuteczny, ponieważ akt łaski został podpisany w momencie, kiedy wyrok skazujący był nieprawomocny, gdzie w świetle prawa pokazuje to, że osoby nie zostały skazane. Dnia 20 grudnia 2023 roku były szef Centralnego Biura Śledczego Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności, co dodatkowo orzeczono 5-letnie zakazy zajmowania jakichkolwiek stanowisk publicznych. Wydano także dokumentację wykonawczą, w tym nakazy do prowadzenia obu mężczyzn do jednostek penitencjarnych. Napięta atmosfera nie opadła, a wręcz przeciwnie, ponieważ 9 stycznia 2024 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wzięli udział w Pałacu Prezydenckim w ramach uroczystości powołania Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna na doradców prezydenta Andrzeja Dudy. Pomimo zakończenia oficjalnej części ceremonii, Kamiński i Wąsik pozostali wewnątrz pałacu, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie mediów oraz komentarzy społeczności. Doszło nawet do sytuacji, w której mężczyźni opuścili na chwilę Pałac Prezydencki, by na dziedzińcu wygłosić oświadczenie dla mediów. Przebywanie mężczyzn w pałacu stało się tematem kontrowersji ze względu na fakt, że Kamiński i Wąsik są osobami skazanymi. Tego samego dnia o godzinie 19 do mediów zaczęły napływać informacje, najpierw o zatrzymaniu Macieja Wąsika przez policję, a później także o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego na terenie Pałacu Prezydenckiego. Całe wydarzenie natychmiast wzbudziło reakcję mediów, które relacjonowały cały przebieg przewiezienia mężczyzn od komendy na ulicy Grenadierów w Warszawie aż do aresztu Warszawa Grochów. 10 stycznia Mariusz Kamiński ogłosił, że uznaje się za więźnia politycznego i w związku z tym rozpoczyna strajk głodowy. Później przyłączył się do tej samej decyzji Maciej Wąsik. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wtedy orędzie, potępiając zatrzymanie obu mężczyzn, a całe wydarzenie, które w szybkim tempie stało się przedmiotem intensywnych dyskusji społecznych, podkreślało napiętą sytuację polityczną w kraju oraz podział na opinię publiczną.